Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na krótkim briefingu prasowym związanym z już niedługim uruchomieniem punktu szczepień powszechnych w Sędziszowie Małopolskim. Odpowiedzieliśmy pozytywnie wspólnie ze starostwem powiatowym na apel Panie Wojewody. Taki punkt przygotowaliśmy. Ten punkt jest gotowy, jak Państwo widzicie, za naszymi plecami do tego, żeby już mieszkańców naszego powiatu, naszego miasta, naszej gminy przyjmować. Jak już wspomniałem, od 4 maja, ale o tym będą mówić goście, którzy są ze mną. A ze mną jest pani wicestarosta powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, pani Bernadeta Fryszczak, która nadzoruje w zarządzie powiatu Robczycko-Sędziszowskiego służbę zdrowia i z którą współpracowałem tutaj od samego początku, tworząc ten punkt szczepień masowych. Jest z nami zastępca dyrektora do spraw medycznych Robczyckiego ZOZ-u, pan dr Ludwik Jasiński. Jest z nami pani Wioletta Cebula, która będzie i koordynuje szczepienia w tym punkcie, o którym teraz mówimy, punkcie szczepień powszechnych w Sędziszowie Małopolskim. Również ze mną jest, z nami jest pan Andrzej Bączkowski, etatowy członek Zarządu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Drodzy Państwo, tak jak widzicie tutaj za nami, ten punkt jest praktycznie gotowy do tego, żeby już przyjąć pacjentów w sensie technicznym, bo jeszcze nie mamy personelu, o tym będzie za chwileczkę mowa. Personelu w tej chwili, bo personel przygotowany do tych szczepień jest. Przygotowaliśmy dwa stanowiska w pełni wyposażone, dwa stanowiska do wykonywania kwalifikacji później już zaszczepienia, łącznie z wprowadzeniem danych do systemu, który funkcjonuje, który jest obowiązkowy do tego, żeby oczywiście mieć kontrolę nad tym, jak ten proces szczepień przebiega w całym kraju. Więc dwa zestawy komputerowe w tych boksach dwóch są przygotowane, jest leżanka. Są to duże pomieszczenia, tu przygotowywaliśmy wspólnie z panią koordynator, tak aby to i było praktyczne i dobrze służyło i tym, którzy te szczepienia wykonywać będą, ale również tym, którzy z nich korzystać będą. Kupiliśmy na ten cel 3 zestawy komputerowe. Udostępniliśmy pracownikom ZOZ-u 2 telefony. Zakupiliśmy również 2 numery telefonów do tego. Jest dostępny internet. Kupiliśmy lodówkę. Zabezpieczyliśmy ten punkt szczepień również w szafkę medyczną. Więc wydaje mi się, że z tych naszych zakresów działań przygotowaliśmy to tak, jak być powinno. Cały czas mówię pod bacznym okiem pani koordynator i pani wicestarosty i pana doktora Jasińskiego, więc to, co do nas należało, już jest wykonane. Ja za chwileczkę oddam głos naszym gościom. Chciałem tylko dodać na zakończenie, że będzie również przygotowane specjalne miejsca parkingowe, tylko i wyłącznie dedykowane osobom, które będą korzystały ze szczepień i oczywiście dla personelu, który te szczepienia będzie wykonywał. Drodzy Państwo, my jesteśmy gotowi do tego, żeby Sędziszów Małopolski dołączył do grona tych miast, które uruchamiają punkty szczepień powszechnych. A teraz chciałbym oddać głos pani wicestaroście Bernadecie Fryszczak, która już zagaje te tematy związane z czysto medycznymi, czy pod kątem już wykonywanych szczepień i uruchomienie tego punktu, kiedy będzie czynny, w jakich godzinach i w jakie dni. Witam Państwa serdecznie w imieniu Zarządu Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, dziękując jednocześnie panu burmistrzowi gminy Sędziszów Małopolski, miasta Sędziszów Małopolski za wzorową współpracę z samorządem powiatowym, jeżeli chodzi o powstanie punktu szczepień powszechnych. Ta współpraca może oczywiście już teraz w tym zakresie potwierdzić, że jest przykładem dobrej praktyki wzorowej współpracy samorządu powiatowego z samorządem gminnym. Proszę Państwa, te masowe punkty szczepień, bądź nazywane również punktami szczepień powszechnych, to oczywiście kolejny etap Narodowego Programu Szczepień, który realizowany jest przez rząd, który oczywiście chce zwiększyć ilość osób zaszczepionych, ale także przygotować się na zapowiadane przez producentów dostawy szczepionek. W związku z tym rozbudowana jest infrastruktura w tym celu, aby
jak najwięcej osób zostało zaszczepionych. Dla przykładu podam, że oczekiwania rządu są takie, aby pod koniec drugiego kwartału zaszczepić około 20 milionów mieszkańców naszego kraju. I również rząd, który pragnie realizować te punkty szczepień powszechnych w miejscach bardzo dobrze zlokalizowanych, w miejscach bezpiecznych, z miejscami postojowymi, parkingowymi, ale także i w miejscach, które spełniają te wszystkie wymagania organizacyjne, o których wspominał pan burmistrz, a jeszcze raz z tego miejsca chcę serdecznie podziękować za wszystkie zakupy, które były niezbędne, aby taki punkt tutaj w tej szkole powstał. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, oczywiście zakłada się, że te punkty będą zlokalizowane w szkołach, w halach sportowych, również w domach kultury. Tutaj pan burmistrz wspólnie z dyrekcją ZOZ-u, panem dyrektorem Ludwikiem Jasińskim, panią koordynator, wybrał to miejsce. Uważam, że bardzo bezpieczne, w bardzo bliskiej odległości od szpitala powiatowego w Sędziszowie. Miejsce, które dysponuje parkingami, gdzie można po prostu bezpiecznie przyjść i oczywiście zostać zweryfikowany, jeżeli chodzi o możliwość zaszczepienia, po konsultacji z osobami, które będą tej czynności dokonywać. Miejsce, jak państwo również widzicie, jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tutaj pochylnia, dzięki której te osoby również mogą z tych szczepień skorzystać. Jak rząd również zakłada, im większy punkt masowych szczepień, tym sprawne i sprawniejsze działanie. Dla przykładu podaję, że jeżeli chodzi o Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie zlokalizowano taki punkt masowych szczepień, to na dzień 8 kwietnia wykonano 83 tysiące szczepień, a porównuje się ową liczbę do wydajności 60 punktów zlokalizowanych w mieście w Warszawie, gdzie podano takich dawek 62 tysiące. A więc ogromna skuteczność, ogromna wydajność i przede wszystkim bardzo dobry dostęp, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego powiatu do szczepień, którzy deklarują chęć zaszczepienia się. Proszę państwa, mam również statystykę i konkretne liczby, które mówią o tym, jak do tej pory na dzień dzisiejszy wygląda kwestia szczepienia w naszym powiecie. I tylko powiem, że szczepimy w punkcie w Ropczycach, w Sędziszowie Małopolskim i również w Iwierzycach. Wykonano, proszę państwa, jeżeli chodzi o punkt w Ropczycach, 3496 szczepień, z czego 2512 osób skorzystało z pierwszej dawki, z drugiej 984 osoby. W punkcie w Sędziszowie wykonano tych szczepień 1938. Pierwsza dawka została podana dla 1246 mieszkańców, a drugą dawką zostało zaszczepionych już 692 osoby. W sumie to jest 1938, przypomnę jeszcze raz. I w gminie Iwierzyce w sumie zaszczepiono 48 osób, 25 osób pierwszą dawką i dwie dawki już otrzymały 23 osoby. W sumie tych szczepień jest 5482. W związku z tym, że tych szczepień w punkcie w Sędziszowie jest mniej, wspólnie z panem burmistrzem stwierdziliśmy, aby umożliwić lepszy dostęp mieszkańców do tej możliwości zaszczepienia się, żeby taki punkt właśnie tutaj powstał. Tym bardziej, że Narodowy Program Szczepień zakłada lokalizację tych punktów masowych, populacyjnych, bo tak się również określa je, właśnie w pobliżu placówek, które zajmują się działalnością leczniczą. Mogą również takie punkty tworzyć samorządy. Te punkty są tworzone od podstaw i przy zaangażowaniu oczywiście placówki medycznej ZOZ-u w Ropczycach. Taki punkt dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana burmistrza tutaj właśnie w tym budynku po byłej szkole podstawowej powstał, za co serdecznie dziękujemy i na pewno ten dostęp mieszkańców do tego punktu będzie łatwiejszy i będziemy tutaj realizować skuteczniej politykę Narodowego Programu Szczepień. Jeszcze raz panie burmistrzu w imieniu swoim, tutaj pana Andrzeja Bączkowskiego, etatowego członka zarządu powiatu, dziękuję serdecznie, dziękuję
przekazuję również na ręce pana dyrektora Jasińskiego i pani koordynator za zaangażowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Także myślę, że miejsce to spełni oczekiwania mieszkańców, którzy monitorują nas, którzy po prostu są zainteresowani szczepieniami, a przede wszystkim troszczą się o swoje zdrowie i również o zdrowie najbliższych. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie pani wicestaroście za przekazane nam informacje. Drodzy państwo, rzeczywiście ten punkt jest punktem bezpiecznym, jeżeli chodzi o ciągłość jego trwania poprzez cały czas trwania szczepień masowych, bo pewno problemem będą miały te placówki, czy te punkty szczepień, które są lokalizowane w szkołach, bo zgodnie z zapowiedziami rządzących być może już w maju wszyscy uczniowie wrócą do szkół. A tu ten budynek, który kiedyś był szkołą, w tej chwili stoi w części niewykorzystane, a jak państwo wiecie, po porozumieniu ze starostwem powiatowym, zarządem powiatu ropczycko-sędziszowskiego ma być przekazany na cele służby zdrowia, więc ten początek związany ze służbą zdrowia jak najbardziej jest potrzebny. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu dyrektora do spraw medycznych ZOZ-u Ropczyckiego, pana doktora Jasińskiego. Witam państwa. Dzień dobry państwu. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zaangażowanie naszej gminy, naszego pana burmistrza w organizowanie masowego punktu szczepień, który mieści się w tej szkole podstawowej. Również dziękuję samorządowi, czyli pani wicestaroście i panu staroście za pomoc w organizowaniu tego punktu szczepień. Ja w imieniu swoim oraz dyrekcji również chciałbym podziękować ratownikom, pielęgniarkom oraz pani koordynator za zaangażowanie się w organizację tego punktu szczepień. Wpisujemy się tak naprawdę w poczet i potrzeby tutaj, które teraz czas na nas wymógł. Widzimy, że statystyki, jeżeli chodzi o zachorowania na COVID-19, zmniejszają się. Myślę, że jest to efekt skutecznych szczepień, które rząd przeprowadza. Chcemy również uczestniczyć w tych szczepieniach, mając na uwadze dobro naszych pacjentów, naszych znajomych, przyjaciół. Chcielibyśmy państwa zaprosić do tego, aby przychodzić, szczepić się, ponieważ wspólnie możemy przeciwstawić się tej epidemii i wrócić do normalności. Tutaj, gdzie się znajdujemy, pan burmistrz udostępnia nam cały budynek. W tutaj hali sportowej zorganizowaliśmy punkty kwalifikacyjne do szczepień, punkt, gdzie można będzie poczekać, poczekalnia przed szczepieniem i po szczepieniu. Także jest to miejsce bezpieczne, jest to miejsce w sąsiedztwie naszego szpitala. Jesteśmy do dyspozycji. Także jeszcze raz zapraszam państwa na szczepienie się. Ja jestem zaszczepiony, mogę powiedzieć, że faktycznie jest to kilka sekund, a bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Także zapraszamy państwa i dziękuję uprzejmie. Ja chciałbym zaprosić jeszcze i poprosić o tutaj takie przedstawienie tego punktu szczepień, jak to organizacyjnie wygląda, naszą panią koordynator, panią Wiolę Cebulę, która po prostu nadzoruje tak naprawdę cały proces szczepienia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę państwa, chciałam państwa zapewnić, że zespół, który będzie wykonywał kwalifikacje i szczepienia, jest bardzo wykwalifikowanym zespołem medycznym. W skład chodzi 40 ratowników oraz 40 pielęgniarek, którzy pracują na co dzień w szpitalach, na stanowiskach pielęgniarek ojomowych, pielęgniarek chirurgicznych. Aby móc skorzystać ze szczepienia, przede wszystkim trzeba się zapisać na infolinii i w internetowym koncie pacjenta. Niestety, ponieważ kwalifikacje będzie wykonywał ratownik, ratownik nie może dać skierowania na szczepienie tak zwanemu pacjentowi z ulicy, czyli przychodzę i chcę się zaszczepić. Pacjent musi być zapisany, tak jak mówiłam. Od 4 maja będzie się można zapisywać telefonicznie pod numerami telefonów, które widnieją na banerze. Chcemy zorganizować 2 stanowiska pracy, czyli będzie 2 ratowników, 2 pielęgniarki. Punkty szczepień będą czynne od godziny 8 do 18, 7 dni w tygodniu. Będziemy się starać, żeby państwo byli zadowoleni. Myślę, że z naszej strony współpraca będzie się układała bardzo dobrze.
Przygotowani jesteśmy w ten sposób, że pacjent może być albo sam, albo z rodziną może przyjechać, jeżeli pacjent wymaga pomocy osób drugich, bo jest na wózku, więc spokojnie może wjechać pochylnią. Tutaj są rozstawione krzesełka, na których pacjenci będą oczekiwali. Pacjent, który wypełni kwestionariusz kwalifikacji, czyli będzie się musiał zapoznać dokładnie z każdym punktem, który tam pisze i musi prawidłowo odpowiedzieć. Jeżeli pacjent odpowie na wszystkie punkty nie, czyli jest zdrowy, nie ma przeciwwskazań, idzie na konsultację do ratownika, który ponownie z nim przeprowadza wywiad, kwalifikuje go i całą swoją pracę musi udokumentować w gabinecie gov.pl. Bez tego po prostu, oprócz tego, że szczepimy, jest też dużo więcej pracy w dokumentacji medycznej, ponieważ gdy zaszczepimy, rozliczymy, dopiero niestety NFZ nam przyjmie wykonaną usługę. Po kwalifikacji przez ratownika pacjent przechodzi do pielęgniarki. Każdy pacjent ma szczykawkę jednorazową, igłę jednorazową. Mamy zapewnione z NFZ-u i z Agencji Rezerw Materiałowych wszystkie środki, tak samo i szczepionki, więc proszę czuć się bezpiecznie. Po zaszczepieniu przez pielęgniarkę pacjent siada, czeka 15 minut, 20 minut, obserwujemy go. Będziemy mieć też pełny zestaw reanimacyjny, zestaw przeciwwstrząsowy. Także z naszej strony naprawdę praca będzie bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja w imieniu samorządu powiatowego chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, pani wicestarości, pani dyrektorowi ZOZ-u Ludwikowi Jaśnińskiemu za szybkie i sprawne zorganizowanie tego punktu szczepień. Mam nadzieję, że spowoduje to szybkie wyszczepienie się więcej osób niż to w tej chwili jest. Zapraszam wszystkich Państwa do szczepień, ponieważ to pozwoli nam jak najszybciej wrócić do normalności. Myślę, że już wakacje będą normalne, czego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy zechcieli się wypowiedzieć. Dziękuję mediom za obecność, a za pośrednictwem mediów za obecność z Państwem. Chciałbym dodać, że jeszcze jest zorganizowany punkt rejestracyjny tutaj obok w pomieszczeniu w byłym gabinecie dyrektora. Są te wszystkie miejsca przygotowane do tego, żeby spokojnie kwestionariusz wypełnić, o którym mówiła pani koordynator, na korytarzu, żeby być już gotowym tutaj do wejścia na salę, gdzie będą się odbywały szczepienia.